Tomek, zwycięstwo na pewno radosne, ale w 60 minucie, kiedy przegrywaliście 2-0, no chyba ciężko było taki optymizm. Tak, ten mecz dzisiaj pod względem jakościowo był słaby, ale najważniejsze to, że zdobyliśmy te 3 punkty. To jest jedyna rzecz, którą widzę z pozytywnym dzisiaj. Trener mówił po meczu o tym, że boisko nie było w najlepszej jakości. To mocno przeszkadzało w waszej grze w pierwszej połowie, dodatkowo wiatr, który też wam przeszkadzał? Tak, oczywiście, że w naszym grze to jest bardzo ważne, że boisko jest na najlepszym poziomie i murawa dzisiaj była bardzo słaba, ale to i tak możemy inaczej grać. Chcieliśmy grać ładniej i czasami coś się nie da. Dlatego jak mówię, to dobrze, że wygraliśmy i przy takim wyniku, jak przegrywaliśmy 2-0 i mogliśmy to przez 20 minut chyba zmienić ten wynik. To było fantastyczne, ale trzeba grać lepiej i mam nadzieję, że w naszym boisku będzie lepiej. Czego brakowało wam w pierwszej połowie, żeby stwarzać sytuacje bramkowe pod bramką Wisły? Myślę, że grać prościej i czasami to się nie da grać podanie, na krótkie podanie, jak lubimy grać od tyłu i czasami trzeba grać też dłuższe piłki, zdobyć jakieś stałe fragmenty gry, faule i grać też na drugą piłkę i dzisiaj nam to brakowało od początku i też przegraliśmy trochę za dużo pojedynków, ale jak mówię, to potem dobrze, że walczyliśmy do końca i to jest ważne, żeby to było zawsze z nami do końca sezonu. Wejście Pawła Cibickiego tak odmieniło to spotkanie? No, myślę, że zrobił swoje, strzelił bramkę. To nie jest łatwo też wchodzić do gry, jak przegrywamy i właśnie w tych warunkach, ale myślę, że bardzo dobrze wchodził i pomógł nam, dlatego trzeba dalej się rozwijać i grać. Sezon dobrze rozpoczęliście w Warszawie, rundę wiosenną dobrze rozpoczęliście w Płocku. Będzie tak samo dobrze jak te kilka miesięcy temu dalej? No to jest inaczej, dużo się zmieniło też w każdym klubie, w każdym składzie. Ważne to teraz, że wygraliśmy ten mecz i że teraz ze Śląskiem musimy się skupić, aż żeby nie popełnić te same błędy i grać dużo lepiej, bo wiemy, że możemy grać dużo lepiej, żeby to było stabilnie z naszej strony.